Jojojo, witam wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny na moim kanale, tym razem nietypowa rzecz u mnie, czyli taka mini recenzja powiedzmy filmu. Pierwszy raz robię coś takiego, filmu Mad Max Fury Road. No i od razu tutaj prośba do Warner Bros. Nie blokujcie mi tego filmu za używanie wideo, które gdzieś tam wstawię z boku. Jakieś tam trailery będą sobie leciały, czy fragmenty filmu. Nie blokujcie mi tego, bo to jest naprawdę dobra recenzja tego filmu i zachęcam w ten sposób moich widzów do pójścia do kina, więc prośba, naprawdę prośba, nie róbcie tego, nie blokujcie mi tego filmu. I co chciałem powiedzieć o właśnie Mad Max Fury Road. Właśnie wracam z kina, jakieś pół godziny temu wróciłem. Powiem wam, że jestem mile zaskoczony. Chociaż dobre recenzje też czytałem na ten temat, wszyscy byli bardzo zadowoleni, bardzo chwalili film i rzeczywiście film jest bardzo dobry. I od razu też mówię, że będę tutaj mówił jakieś spoilery, więc jeżeli nie byliście jeszcze w kinie i nie chcecie usłyszeć, co się będzie działo, to nie oglądajcie tego filmu. Możecie zostawić łapkę w górę, ale naprawdę nie oglądajcie tego filmu, jeżeli nie chcecie usłyszeć spoileru, bo chcę powiedzieć kilka rzeczy, które mnie też zastanawiają. No i dobra, dla tych, którzy zostali, zaczynamy. To nie będzie jakieś długie wideo, dosyć krótkie, tak kilka słów o tym, co tam się działo w filmie. Od pierwszych minut jest akcja, czyli zaczynamy film po dwóch, powiedzmy, nie wiem ile tam minęło, dwie, trzy minuty od razu jest akcja, pościg, jazda i naprawdę dobre pierwsze wrażenie robi film. Czyli zachęca już od pierwszych minut i trzyma w akcji tak, żeby oglądać go. I to jest dobre posunięcie według mnie od początku z grubej rury. Jest kilka takich rzeczy zastanawiających dla mnie. Pierwsza rzecz to jakieś dziwne transfuzje krwi, która ma niby polepszyć zdrowie innych ludzi, którzy przyjmują tę krew. Ale zastanawiam się, ja wyłapuję takie różne rzeczy, zastanawiam się, skąd oni wiedzą, czy to jest odpowiednia grupa krwi dla tego biorcy, tak? Czyli podpina koleś drugiego pod siebie i o kurczę, tak, już teraz się czuję lepiej, byłem chory, a teraz już lepiej, bo mam świeżą krew. Skąd on wiedział, że to jest ta sama grupa krwi, tak? Czyli, że wiecie, jeżeli przyjmujecie inną krew od innego człowieka i nie tej samej grupy, to może wam bardzo zaszkodzić. A oni normalnie, bam, rurka, jedzie. Tak samo pod koniec filmu już tej właśnie głównej bohaterce żeńskiej Mad Max podpina swoją krew i ona nagle polepsza jej się też, dostała nożem w ogóle gdzieś bebechy, ale nic jej nie jest oczywiście, wiecie, taki długi nóż wyciągnęła. Dobra, jest, dostała jego krew i jest zdrowa. Skąd on wiedział, że ta krew jest dobra dla niej, tak? To są takie dziwne rzeczy. No jest tam kilka takich dziwnych sytuacji też, ale ogólnie film, jako film, całość robi dobre wrażenie. Na pewno dużo kasy włożyli w produkcję tego filmu, ale też dużo pewnie kasy wyciągnęli z tego filmu, bo ludzie zachwalają, ludzie chodzą, dobre recenzje są, duża popularność tego filmu w tym momencie i warto na pewno go obejrzeć. Ja go polecam osobiście. Jeżeli lubicie filmy akcji, lubicie samochody, lubicie dobrą muzykę, taką ciężką, metalową, dobrze pasuje do tego filmu. Ja nie jestem fanem tego typu muzyki, ale dobrze komponuje się w ten film. Cały czas jest pościg jakiś, cały czas coś się dzieje i od początku do końca robi dobry efekt. Także ogólnie moja ocena jest... Jeżeli skala wynosi od 1 do 10, daje 9, 9,5 nawet. Bardzo dobry film, także polecam. Gwiazdeczka dla tego filmu i idźcie do kina oczywiście. Obejrzyjcie go sami, jeżeli chcecie dowiedzieć się, jak wyglądała cała historia. Ja szczerze, serdecznie, z całego serca polecam. To było na tyle z mojej strony. Dziękuję za uwagę. Zostawcie łapkę w górę lub też łapkę w dół. Jeżeli wam się nie podobało z jakiegoś powodu, zostawcie też komentarz dlaczego i zapraszam was do kolejnych moich filmów. Pozdrawiam, trzymajcie się, na razie. Peace!